Bardzo proszę. Zapraszam do środka. No, dziękujemy, dziękujemy. O! Tu, tu, tu. Bardzo od przedpokoju jasne. Zaczniemy. Mhm. Okej. Okay. No jest szafa z lustrem, więc jest dobrze. Tak, to jest bardzo, dobrze. Bardzo ważna rzecz. Jest głęboka, ma 60 cm, no i jest do samego sufitu. Przedpokój ma 7 z kawałkiem, jeżeli chodzi o metry kwadratowe, więc jest całkiem spory. Wykończony płytką na podłodze. Dziewczyny, oddajcie kurtki. Ciach. Płaszcze wiszą. Pora obejrzeć salon, więc dziewczyny, w tył zwrot i zapraszam. To idziemy. No jest jasno. I fajnie, że są półki na książki, bo mam bardzo dużo książek, więc na pewno mi się przydadzą. Fajne są te meble też. No ogólnie mi się podoba. Możemy porozmawiać z właścicielem o tym, czy je zostawi. Na pewno, tak jak wspomniałaś o regale na książki, on nie będzie zabierany. Mamy tutaj balkon, oczywiście teraz spowity śniegiem, natomiast o wielkości prawie 6 m², więc całkiem spora przestrzeń. Czyli krzesełko, stoliczek. Krzesełko, stoliczek i kilku znajomych bez problemu wejdzie. Brzmi całkiem fajnie. Salon i balkon zaakceptowany. Dokładnie. Super. To pora na kuchnię na końcu korytarza. No to idziemy. Malutka ta kuchnia. No, tutaj już jest dosyć ciaśniej. Ten kuchenny Eden ma 1,07 m. Pytanie tylko, czy te kolory ci się podobają? Kolory są okej. I jest połączenie w sumie z przedpokojem, tak? Jeżeli chodzi o kolorystykę. Pootwieraj sobie, zobacz. Myślę, że moje mąki i reszta... Orkiszowe oczywiście. Tak. Fit, fit. To zdrowe. A kuchenka gazowa? Plus, minus? Wolałabyś indukcję, czy... płytę elektryczną. Jakiegoś większego znaczenia na pewno to nie ma dla mnie. A jak już się wybawicie, najecie, to pora się przespać. Najlepiej w sypialni. Zapraszam. Go. Jestem bardzo ciekawa. Jaki pokoiczek. To mi się kojarzy z naszym przedszkolem. Zdecydowanie, jak na razie. Nie, trochę też akurat. Więc musiałabyś przemeblować tutaj dużo. Pokój ma około 12 m², no tam 11 z groszem, natomiast jest to pełnoprawna, spora sypialnia. Oczywiście, jak widzicie, mamy dużo szaf. To trochę pomniejsza optycznie ten pokój, natomiast nadaje funkcjonalności. No to kimona się zmieszczą. Czy oprócz łóżka coś jeszcze dostawisz? Jakąś toaletkę może? Na pewno toaletkę. Już podpatrzyła u mnie, więc już chcę toaletkę. Sypialnia, jaki werdykt? Nie jestem na tak. Ja też.